Witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali Hurt i Detal.pl i Agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy, którego gościem jest dziś pan Edward Bajko, prezes spółdzielczej mleczarni Spomlek i jednocześnie szef Polskiej Izby Mleka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Wojciech Szelonk, a jest ze mną pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub BNP Paribas. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Panie prezesie, pana firma jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku producentów sera. Poza tym ma pan też spojrzenie na całą branżę właśnie jako szef Polskiej Izby Mleka. Jako lider kreujecie ten rynek, wyznaczacie trendy. Proszę powiedzieć, jakie są te aktualne trendy i czego można się spodziewać w najbliższym czasie? Wydaje się, że to jest dziedzina bardzo tradycyjna, a jednak o trendach i zmianach można mówić. Czy może króciutko sięgnę do historii, bo ta historia gdyby trendów czy serów w Polsce, ona jest ściśle związana ze spomlekiem. Było tak, że do końca mniej więcej lat 80. właściwie w Polsce były dwa rodzaje sera, żółte i białe. Białe to twarogi, zostawmy je na boku, nie produkujemy twarogów. Natomiast wśród serów żółtych właściwie pozornie było to wiele gatunków, wielu producentów, pewnie ze 100 kilkadziesiąt mleczarni produkowały sery, ale tak naprawdę był to jeden rodzaj czy typ sera, to były sery holenderskie. To były takie czasy, że każda kawa smakowała tak samo, każda herbata tak samo. Nie do końca, bo to zależy, jak się komu udało. Wtedy ze standaryzacją było też trochę trudniej, także ja nie mówię o obfitości w sklepie, bo w sklepie często to były jeden albo dwa sery, ale na rynku była pozorna obfitość różnych rodzajów i gatunków i nazw sera, ale tak naprawdę były to wszystko sery typu holenderskiego. Myśmy, czy Spomlek, w 1991 roku dokładnie wprowadzili jako pierwsi na rynek ser typu szwajcarskiego. Charakterystyczne, duże, jak to konsumenci mówią, dziury, my mówimy oczka. I to oczka, które powstają w wyniku naszych działań technologicznych, a nie, bo się nie udało, bo czasami sery spuchną i też mają duże oczka, tyle że przy okazji smakują paskudnie. No, te sery szwajcarskie trochę nawiązywały pewnie do wyobrażeń o serze, choćby z bajek, z ilustracji, ser powinien mieć dziury. Z kreskówek, pamiętam. Te sery typu Gouda, one raczej są, jakby to mówimy, ślepe. I to był naprawdę ogromny sukces rynkowy. Przez mniej więcej 2-3 lata w zasadzie byliśmy bez konkurencji, bo to jest dosyć trudny ser, no ale potem oczywiście coraz więcej producentów zaczęło tego typu sery produkować. Dzisiaj mamy sytuację inną. Właściwie dzisiaj można powiedzieć, że te sery typu szwajcarskiego czy szwajcarsko-holenderskiego dominują na rynku. Raczej są głównie sprzedaży, więc zmieniło się. Natomiast tutaj trudno to nazwać jak gdyby zmianą trendu, bo i sery holenderskie, i szwajcarskie, i szwajcarsko-holenderskie, one jak gdyby służą, czy mają najczęściej zastosowanie po prostu do, mówię szczerze, do kanapek. To jest ich podstawowa jak gdyby rola. Mniej więcej 10 lat po wprowadzeniu tego Radamera na rynek, myśmy zaczęli pracować nad serami, które naprawdę dużo zmieniały, bo tutaj chodziło o zmianę funkcji z kanapki na sery, które się kojarzą z dobrą kolacją, ze spotkaniem towarzyskim, z winem. Mam na myśli oczywiście tutaj, to był pierwszy ser z tej serii Bursztyn. Sery naprawdę długo dojrzewające, powyżej pół roku, a w specjalnych edycjach nawet 2 lata. I to była zmiana bardzo znacząca, bo jak mówię, nie chodziło już tutaj o to, żeby po prostu się najeść, a przy okazji, żeby było smaczne, tylko chodziło o doznania, no bym powiedział, estetyczne, a nie o zaspokojenie jak gdyby głodu. Na początku te powiedzmy 20 lat temu, ten rynek był w Polsce dosyć uśpiony. To znaczy na jakichś spotkaniach, na imprezach, no to ser nie był czymś, co nie wiem, było obecne powszechnie. Dzisiaj nawet na weselach są stoły wiejskie i stoły serowe, także to się bardzo zmienia. Myśmy ewidentnie byli pierwsi. Tak naprawdę ta sprzedaż nam zaczęła rosnąć koło 2010 roku, czyli 10 lat obecności na rynku raczej marginalnej, a po 2010 roku, trudno mi tutaj jakoś taki powód konkretny powiedzieć, dlaczego akurat tak się stało, ale rzeczywiście ta kategoria serów
różnie można nazywać, długodojeżdżających, premium zaczęła rosnąć. Ja ludzie, myślę, zaczęli, również, ludzie zaczęli jeździć za granicę, tak, też jeździć za granicę, spotykać się może mieć też i pieniędzy trochę więcej. Prawdą jest też, że pojawiły się na rynku sery importowane z tej kategorii, co ja nie postrzegam jako konkurencję, wręcz się cieszę, bo one budują właśnie ten trend takich serów długodojeżdżających. To się rozwija. Mamy takie przyrosty po 30-40% rocznie. Także no, ta pandemia teraz troszeczkę to przyhamowała, mówiąc szczerze, no bo okazji do spotkań było mniej. Co będzie dalej? No myślę, że ten trend, jest jeszcze jeden trend, w którym my czekamy, żeby on się jak gdyby obudził, czekamy w sensie, mamy do tego produkt. To jest coś pośredniego pomiędzy serem takiego, że tak powiedział, codziennego użytku, a serem bardziej wyrafinowanym. To są sery nie tak długo dojrzewające, ale dojrzewane tradycyjnie na suchą skórkę, nie w worku takim, jak widzimy w sklepie. One pełnią funkcję tych podstawowych, to znaczy one są generalnie do codziennego spożycia na kanapkę, natomiast no, ta przyjemność jak gdyby z tego zaspokajania głodu w tym przypadku jedzeniem jest dużo wyższa. Na razie jeszcze to nam się niespecjalnie udaje, dlatego że, mówię, funkcja jest ta sama, no a kosztują no, kilkadziesiąt procent, muszą kosztować więcej. Czyli jak już na kanapkę, więcej. To bierze się te tańsze, tak? Raczej te tańsze. No jest kwestia też no, pewnego wyrobienia konsumentów. My robimy sporo badań takich różnych, konsumenckich dla naszych celów, niektóre kupujemy. Ja pamiętam takie charakterystyczne stwierdzenie z jednego z tutaj z badanych respondentów, jaki powinien być ser. Napisał, że ser nie powinien zakłócać smaku keczupu. No, też no, coś tym jest, no. Też klient. Także niektóre sery są jak gdyby no, neutralne dosyć i okej, okay, niech one też będą. Natomiast no, wspomnę akurat, próbuję trafić do tych klientów, którzy szukają jakichś bardziej wyrafinowanych jak gdyby produktów. Jak będziemy mieć w studiu jakiegoś producenta keczupu, to trzeba będzie przypomnieć tę frazę i zapytać o nią. Panie prezesie, chciałem pana zapytać o kazeinę. Od kilku lat pracujecie nad zwiększeniem efektywności wytwarzania serów właśnie poprzez zwiększenie udziału w mleku kazeiny. Dlaczego to jest ważne i co można w ten sposób uzyskać? Znaczy, to jest głównie ważne z powodów biznesowych, ekonomicznych. Dla konsumenta nie ma to bezpośredniego przełożenia. Kazeina to jest to białko, z którego powstaje ser. Więcej kazeiny w mleku to jest jak gdyby no, więcej cukru w cukrze, tutaj próbując parafrazować jakieś tam cytaty filmowe. Oczywiście chodzi o pieniądze, krótko mówiąc, bo jak mamy więcej kazeiny w mleku, to jest mniej wody do przewiezienia, mniej wody do nie wiem, jakiejś tam utylizacji, to jest zwiększona wydajność urządzeń produkcyjnych. Stosuje się, my już tego nie musimy robić ze względu na tak wysoką kazeinę, ale kiedyś stosowaliśmy takie podwyższanie zawartości kazeiny w mleku, wykorzystując technologie membranowe, ale już dzisiaj mamy taki poziom, że już nie ma potrzeby ani biznesowej, zresztą już wyżej nie można. Także tutaj chodzi głównie o to, żeby produkt był dobry i możliwie koszty produkcji były jak najniższe. No, uzyskuje się to jak gdyby dwoma ścieżkami. To była długoletnia praca z rolnikami. To jest kwestia genetyki i żywienia. I tutaj żeśmy no, pracowali z rolnikami, podpowiadali im, czym mają karmić, jakim nasieniem kryć. W pewnym momencie to się zaczęło jak gdyby samo trochę dziać, bo to był moment, kiedy ja wiedziałem, że ten projekt się uda. Jak zaczęli ze sobą rolnicy rozmawiać na te tematy, jak zaczęli się dzielić doświadczeniami, to nie wiem, taka genetyka, czy takie żywienie, tak mi to wpływa, załapało. Oczywiście no, za tym idą pieniądze. Tutaj rolnicy też są biznesmenami przecież, także
tego nie robią dla idei. Dzięki temu również mogą opłacalność swojej produkcji podnieść. Także to jest udany projekt. Chyba nikt go w Polsce na razie nie powtórzył, chociaż zainteresowanie jest. Rozmawiałem z kilkoma prezesami, którzy dzwonili w tej sprawie. Natomiast no też był, no nie był do końca oryginalny nasz pomysł, bo firmy serowarskie w Holandii, w Niemczech takie programy już dawno zaczęły. Może to wynika z tego, że w Polsce mało jest mleczarni, które mają ścisłą specjalizację, w tym również tą specjalizację serowarską. To jest kilka, tak dobrą sprawę powiedział, trzy. Większość mleczarni próbuje robić wszystko, co nie zawsze jest optymalnym wyjściem, no tak powiem. Panie prezesie, skoro weszliśmy w ten wątek technologiczny, to chciałem zapytać o modne ostatnio roślinne zamienniki na biału. Czy to jest jakieś zagrożenie dla biznesu? Czy to jest trend, na którym też chcecie swój biznes zrobić? Jak pan się do tego ustawia? Tak, no temat jest rzeczywiście ostatnio bardzo mocno dyskutowany. Czy to jest zagrożenie dla nas? Nie postrzegam tego jako jakieś specjalne zagrożenie. Zwłaszcza w produkcji serowarskiej, bo na tym się chciałem skoncentrować. Panowie, na rynku wiele lat temu, kilka lat temu, zanim się zaczęło mówić o roślinnych zamiennikach, pojawiły się tak zwane analogi sera. One były kilka lat temu nawet dosyć mocno obecne na rynku. Tam głównie chodziło o wymianę tłuszczu mlecznego na tłuszcz roślinny. Nie był to powód, znaczy producenci nie chwalili się tym wcale. Tam grała cena, ale w momencie, kiedy trochę i bardzo dobrze, dzięki przepisom, jak gdyby informacja do klienta musiała być wyraźna, to jest ser, a to jest analog, właściwie konsumenci przestali tam to kupować. Także tutaj mamy jakieś doświadczenia w tym zakresie, może w serowarstwie było to wcześniej, znaczy bez tej jak gdyby ideologii, która dzisiaj za tym stoi, w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu tam chodziło o zmniejszenie kosztów, ale takie próby mariażu czy zamiany składników zwierzęcych na roślinne, one w serowarstwie były i są znane. Ja myślę sobie tak. Znaczy każda próba, którą bym mógł nazwać jak gdyby taką, no nie wiem, podróbką, że tak powiem, że ten produkt niezwierzęcy ma smakować jak zwierzęcy, dla mnie, moim zdaniem, nie wypali. Dlatego, że to się nie do końca da. A im bardziej ma być to podobne w smaku, w konsystencji, we wszystkim do produktu, nazwijmy to oryginalnego, tym tam więcej trzeba różnych polepszaczy wsadzić. Czyli ten produkt jest coraz mniej naturalny. I oczywiście akcentuje się, że to jest baza, to jest roślinna, no ale umówmy się, no przecież mleko smakuje inaczej niż soja. No coś trzeba zrobić z tą soją, żeby ten produkt na bazie na przykład białka sojowego był podobny smakowo i pod każdym innym względem do tego. Także ja myślę, że tych konsumentów, którzy tak podejdą tego zero-jedynkowo, to znaczy w ogóle przestaną jeść nabiał czy mięso, nie będzie dużo. Sądzę, że będzie trochę, może nie wiem, kilkanaście, może 20, trudno mi ocenić tutaj przez takie badania przynajmniej. Chociaż ostatnio były badania mówiące mniej więcej o 25% konsumentów, którzy deklarują, że będą sięgali po zamienniki. Nie wyłączyli. Deklaracja, a potem oczywiście, decyzje. Oczywiście, że tak. To, co wychodzi w badaniach, a to, co jest decyzją zakupową, to bardzo często się rozmija. Także no, nie postrzegam to jako jakieś tak naprawdę zagrożenie. Nie mam nic przeciwko tego typu próbom, producentom. Natomiast mówię, jedyne, co mi zgrzyta, co jest dysonans, to jest próba, żeby coś nie z mleka smakowało tak jak z mleka. Ale to jest jeden z tych elementów, dlaczego ten rynek nie rośnie, tak? Bo ten tak z tych trzech najczęściej tak wspominanych, to jak smakuje, jest jednym z tych kluczowych. Możemy pójść w kierunku funkcji, tak. To co mówiłem na początku. Jeżeli potrzebujemy coś na kanapkę, niechże to będzie coś roślinnego, które niekoniecznie musi udawać ser, czy naśladować dokładnie ser. No potrzebny jest jeden składnik kanapki. Natomiast próba takiego, no nie wiem jak to nazwać, no podróbki, bo tam to mi najbardziej tutaj pasuje, że coś udaje, to moim zdaniem nie wypali.
Panie prezesie, Wspomlak jest ewidentnie, my go postrzegamy jako takie przedsiębiorstwo, które ogromny nacisk kładzie na edukację konsumenta i na promocję kultury jedzenia serów. No chociażby ten projekt, który państwo niedawno zrealizowaliście w Warszawie, czyli Bursztynowe Bistro, to też gdzie w piękny sposób podajecie właśnie sery, kiedy można się nimi delektować, a nie tylko, że one spełniają funkcję zaspokajania głodu. Jak pan postrzega na polskim rynku ewolucję konsumenta i tego rynku, jeśli chodzi o sery długo dojrzewające? Bo pan o tym wspominał, że to zainwestowaliście już i energii, i środków dużo. Przyszłość serów długo dojrzewających w Polsce, pana zdanie? Z Bursztynową Bistrą mieliśmy totalnego pecha, bo lockdown wypadł mniej więcej na tydzień przed planowanym otwarciem. Także ten lokal funkcjonuje no już ponad rok, tyle że tak naprawdę to realnie zaczął funkcjonować bardzo niedawno. On właśnie po to jest, żeby pokazać, że ser ma również inne zastosowanie niż tylko te takie, no, zaspokajanie głodu, bo tak najłatwiej to niż dodatek poznać. Do keczupu. I dodatek do keczupu, bo o serach naprawdę można opowiadać jako winie. No bo można tak samo traktować. No można pić wino, bo się ma ochotę, nie wiem jak to nazwać, no nie wiem, poczuć się wesoło, nazwę to w ten sposób, a można mieć ochotę przyjemności z wypicia jednej lampki. Podobnie jest z tymi, jak ja je nazywam, wyrafinowanymi serami. Ale tak jak wspomniałem, to jest nieodłączny składnik pewnych zachowań takich społecznych, spotkań jakichś towarzyskich, stylu tego wszystkiego. Ja wierzę, że wraz z tym, jak będziemy mieli, chciałbym się powiedzieć, jak będziemy mieli więcej czasu, no z tym może być kłopot, ale może jednak ale też to będziemy ewoluuje, więcej tak? czasu na jakiś wypoczynek czy na spotkania i więcej pieniędzy, to ta kategoria będzie rosła. Ja w to głęboko wierzę i niech inni producenci też się włączą w ten rynek, bo też musi mieć konsument ofertę. Tutaj pewną barierą są sklepy. Mówimy tutaj przecież również o rynku. Nie sprzyja rozwojowi tego trendu to, co się dzieje w handlu, to znaczy coraz większa część również serów sprzedawana przez dyskonty, chociaż te dyskonty, to mówmy się, powiedziałbym inaczej, w sklepach typu wyłącznie samoobsługowego, bez obsługi, bez lady. No, te sery potrzebują rozmowy, raczej powinny być serwowane z kręgu, no tutaj one nie do końca i może nawet technologicznie one się nadają, z tym nie ma problemu, ale wizerunkowo one powinny być podawane inaczej niż w systemie samoobsługowym. Ponieważ tych sklepów z tego typu obsługą jest coraz mniej, no to jest akurat coś, co przeszkadza w rozwoju tego trendu. No ale może rozwinie się sprzedaż, nazwę to internetowa, czy z dostawą, no wszystko tak. A może to też przecież się zmienia. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie chcę tu nikogo reklamować, ale na przykład Biedronka będzie miała przynajmniej w części sklepów ladę. A do tych chciałem powiedzieć, że też że oni też jakby właśnie w retailu wracają do tej lady, tak? Bo też widzą, że klient tego poszukuje, on się też ewoluuje.